gminą Gniew, gminą Słupsk, gminą Puck, gminą Karsin, gminą Zblewo oraz gminą... Ja wiem, że to jest skala duża i może ona mniej Państwa jako beneficjentów interesuje, ale chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę, że to jest element pewnej polityki społecznej, którą samorząd regionalny prowadzi. Ja chcę dzisiaj w imieniu swoim, ale też marszałka Byczkowskiego. Jego dziecko jest... Dobrze bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Pani Basiu, przyjedziemy na pewno. Na terenie gminy nie mamy żadnego żłobka. To będzie pierwszy żłobek razem połączony z przedszkolem. Nowa budowa obiektu nowego. 31 stycznia będziemy mieli otwarcie budowy. Chcemy zakończyć to do przyszłego roku, do końca. Nam się uda. I 200 miejsc przedszkola i 45 miejsc żłobkowych. Realizujemy projekt społeczny, w wyniku którego zostanie stworzonych ponad 3,5 tysiąca miejsc w żłobkach. Na podstawie łącznie 54 projektów, które będą zrealizowane i w dużych miastach, takich jak choćby Gdańsk czy Gdynia, ale też w miejscowościach mniejszych, jak gmina wiejska Puck, jak Zblewo, jak miasto Gniew, jak gmina Karsin. A więc na dużym obszarze naszego regionu powstanie łącznie ponad 3,5 tysiąca miejsc w żłobkach. Zależy nam bardzo na tym, aby młode mamy mogły szybko wrócić na rynek pracy po porodzie. No i żeby oczywiście zapewnić dzieciom profesjonalną opiekę w godnych warunkach. To jest historyczna chwila.